Sponsorami konferencji TS2RES 2012 byli PZU, Microfocus, Luxoft. Dzień dobry, nazywam się Radek i w zeszłym roku pomysł mistrzostw testowania oprogramowania zajął pierwsze miejsce, z czego jestem zresztą bardzo dumny. Niejako współautorem tego pomysłu, chociaż powiedzmy mniej aktywnym, jest też Darek Paczewski. Ważne warto wspomnieć, że no, to nie jest jakaś tam pojedyncza inicjatywa. No okej. Okay. Ze mnie. Pewnie nie do opanowania, teraz tam jest jakiś ustawiony czas, nie będę się już teraz tu bawił. Zakładam, że zdobyliśmy już pewne doświadczenia w organizacji mistrzostw i te doświadczenia trzeba wykorzystać. Więc testowanie oprogramowania też, moim zdaniem, jest takim obszarem, gdzie warto byłoby zaistnieć na świecie, stąd też cele samego projektu są proste. Chcemy promować testowanie oprogramowania, chcielibyśmy zaistnieć w mainstreamowych mediach, tak? Chcielibyśmy, aby mówiono o nas w Teleekspresie i żeby ludzie wiedzieli, co robimy. Tak? Rozpoznaje się programistów, rozpoznaje się analityków biznesowych, ale testerzy oprogramowania już w mniejszym zakresie, więc celem jest propagowanie i popularyzacja testowania. No i z drugiej strony chcielibyśmy zachęcić też Was jako testerów oprogramowania do tego, żebyście rywalizowali, żebyśmy mogli, powiedzmy, spróbować potestować i poszukać tego najlepszego testera oprogramowania. Wstępne założenie jest takie, że będzie to rywalizacja zarówno na poziomie osób, pojedynczych osób, jak i firm. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Aplikacja, którą chcemy przygotować, to jest aplikacja desktopowa, która będzie przyjmowała i rejestrowała zgłoszenia. To jest takie bardzo proste, ogólne założenie, które powinno pokrywać większość Waszych kompetencji. Tak? I w większości przypadków każdy z Was taką aplikację albo używa, albo projektuje, albo z nią współpracuje. Czas dużo zależy od czynnika finansowego, więc chcielibyśmy zrobić to w tym roku. Czy to się uda, czy też nie, to zależy od tego, czy się znajdą środki. Ale z drugiej strony też, czy my będziemy mieli wystarczająco pewnie zacięcia i chęci do tego, żeby to zrealizować. No i miejsce, jak ktoś ostatnio nie był w Katowicach, to właśnie wymyśliłem sobie, że zrobimy to w Katowicach, dlatego że my jesteśmy w Katowicach, więc dlaczego by nie? Poza tym chcielibyście to zobaczyć, tak? To jest to, co dzieje się teraz w samym centrum Katowic, więc dlaczego nie Katowic? Rozumiem, że tam na samej górze. Byłoby doskonale, gdyby te dwie rzeczy miały istnieć, bo tak naprawdę wygląda to... Wiemy, jak to wygląda. Ale i tak lepiej niż pół roku temu. Dokładnie tak. Dworzec no, podobno otworzyło. Więc wymyśliłem sobie Katowice, ale to może się wszystko zmienić, dlatego że no, działamy agile. Możemy wszystko modyfikować i zmieniać. No i trzy słowa na temat potrzeb, bo ustalmy sobie, że pieniądze są już obiecane, CTSI chce za to zapłacić, więc chcielibyśmy znaleźć ludzi, którzy by się tym też zainteresowali, by nam w tym pomogli. Nasze potrzeby to jest przede wszystkim ktoś, kto no, chciałby z nami pracować przy budowaniu samej aplikacji, ale też przy budowaniu jakiejś promocji wokół tego całego wydarzenia. Tutaj też zależy nam na zrobieniu wokół tego dosyć dużo szumu, więc ludzie, którzy chcieliby się na przykład zająć PR-em, marketingiem, graficznie do tego podejść, też byliby tutaj bardzo silnie pożądani. No i tam proste sprawy związane z opisem, regulaminem i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które będziemy musieli albo zrobić samodzielnie, albo znajdziemy do tego wolontariuszy, albo za to zapłacimy, bo jest grant przyznany w wysokości 30 tysięcy złotych na to, żeby to zrealizować. Więc zakładam, że jeżeli ktoś nie chce pracować za darmo, no to skoro my dostajemy za to pieniądze, tak, to możemy się tymi pieniędzmi podzielić. Więc tutaj też, jakby ktoś chciał zaangażować się, no to zachęcam do kontaktu. Radek@testerzy.pl, można mnie też znaleźć w FUE do końca pewnie tego dnia, no i też można mnie znaleźć na wielu mediach, powiedzmy, społecznościowych. Czy są jakieś pytania? Kto chciałby się zaangażować, rękę w górę? 30 tysięcy złotych jest do rozdysponowania. Netto. Netto. Jak będzie ciekawe, to dołożymy. Skoro nikt, no to ja będę robił to sam. Zakładam, że termin realizacji 2015 jest możliwy do osiągnięcia. Bardzo dziękuję. To ja zniszczyłam wszystkich pytania. Dobra, dziękuję bardzo.
Sponsorami konferencji TS2RES 2012 byli PZU, Microfocus, Luxoft.